lecimy. Szukamy tego pięknego baretu na tych oszołomów, ale co zrobić? Dokładnie. Siła wyższa. Taki ładny stary baret, no. Moczymy. Bezczelnie pastwimy się nad nim. Musicie porządnie go nawilżyć. Czy będzie drogo kosztować? Wykręcamy. A żeś zdusił orła? Trzeba go reanimować. Żyje. Spoko. To prasujemy, Berecik, żeby ładne lotnisko było. Łapiemy za kancik. Widać? Odwracamy. Przystępujemy do układania. Dla kadetów myślę, że na uszczelkę będzie odpowiednio ułożony rant, czyli wybijamy bliższą na stronę do zewnątrz i przystępujemy do robienia piórek. Pamiętajcie, że orzeł ma być tutaj, po przekątnej. Nie gdzieś tu, nie tak, bo już takie rzeczy widziałem, ma być w ten sposób. Tu ładnie prasujemy i robimy pióra. Przykładamy paluchy, zaciskamy mocno, ładnie poprawiamy, o, tak żeby się dotrzymało, podnosimy rancik. I, przepraszam, nie z tej strony, wzmacniamy dodatkowo falówkę, tak żeby wyszło nam ładne, ostre piórka. A. I teraz posłużymy się głową naszego kolegi Michała Kota i założymy mu ten beret na głowę. Michał, oddaj głowę. No cóż, zawsze powtarzam, w czasie walki nigdy nie należy tracić głowy, ale posłużyliśmy głową naszego kolegi Michała Kota. Dokładnie. Zakładamy. I jak to mówią, dwa palce nad lewą, palec nad prawą. Nie inaczej. Można użyć słoika albo lampy jakiejś, ewentualnie na własnym baniaku. Poprawiamy falóweczki. Elegancko. Prasujemy. Jest. I w tej pozycji zostawiamy beret do wyschnięcia, do rana. O. Jest, widać, zostały. Jest, jest, jeden rekinek, drugi, trzeci. O. I tak nam berecik ładnie będzie schnął do samego rana. Dokładnie. Można jeszcze go spróbować poskładać drugą metodą, złożyć taboretami i poczekać też do rana. Ale to, tutaj całkowicie załatwia sprawę. Dokładnie.
Jeśli pozwolisz, założę świeży beret, prawie nieułożony, ale... Dobra. Pokażemy wam, że niektóre berety układają się same. Ale to oryginał. Jak widzicie, mamy tu beret tego samego wzoru, tego samego producenta, ten sam rozmiar, nie układany, tylko obszyty. Tak wygląda po założeniu go na głowę. Okej, to dodam. A, widzicie, falówki robią się praktycznie same. Dokładnie. Raz, dwa, trzy. Jest poukładane, jest poukładane. Nie trzeba wielkiej filozofii. Dokładnie. Oczywiście przy zielonych i czarnych beretach. Nie musimy się tak stawiać, bo to, jak mówią, uszczelki po prostu. To jest inny rodzaj. Jak to stare przysłowie mówię, czarny beret to rzecz wielka. To nie beret, to uszczelka. Dokładnie. Dobra, to by było na tyle.